Witam Państwa serdecznie. Podczas instalacji zakupionego programu zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie kodów rejestracyjnych. Kody te możemy również wprowadzić po uruchomieniu programu, który już wcześniej został zainstalowany. Będzie to dotyczyć przypadków, w których dostaną Państwo nowy klucz HASP. Dokupią Państwo nowy moduł do programu, jak na przykład moduł szaf wnękowych, moduł renderingu profesjonalnego lub inne. Jak również w przypadku, kiedy czasowe kody rejestracyjne do programu wygasną i będą Państwo potrzebowali wymienić je na nowe. Po uruchomieniu programu po raz pierwszy i pojawieniu się powitalnego okna z prośbą o podanie kodów rejestracyjnych. Za pomocą przycisku dalej przechodzimy do karty kodów, w której będziemy mogli je wprowadzić. Prezentowane okno kodowania wyświetli się użytkownikom programu CAD Decor Pro, w której dodatkowym modułem jest moduł szaf wnękowych. Użytkownicy programu CAD Kuchnie modułów dodatkowych, jak widać, mają znacznie więcej. Natomiast program CAD Decor do dyspozycji ma moduł renderingu profesjonalnego, jak również moduł szaf wnękowych. Jeżeli chcemy wprowadzić kod po uruchomieniu już zainstalowanego programu, w pasku menu w zakładce Pomoc wybieramy ikonkę kłódki o nazwie Kody aktywacyjne. Po czym pojawią nam się wcześniej omówione okna kodowania w zależności od rodzaju zakupionego programu. Następnie, po wpisaniu kodu aktywacyjnego oraz potwierdzeniu jego poprawności przez program, klikamy na aktywny przycisk OK, który pojawi się w prawym dolnym rogu. Program automatycznie przejdzie do okna wyboru projektu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.